ten Jerzyniew. Trzy kroki. Odcinek szósty. Moja pani zajęła miejsce w tej jego budzie. Minuty lecą, msza leci, a moja coś tam w tym konfesjonale coś się składa jak scyzoryk. Rumieńców dostała. I widać, że coś tam ona się totalnie mota. Strach w oczach. No ja rozumiem. Trema z obcym facetem, o grzechach gadać. No rozumiem. Strach ma wielkie oczy, ale zatwardzenie ma jeszcze większe. To i czego się bać? Skąd zatem u niej taka panika? Wielebny słuchał, wreszcie te drzwiczki otworzył, na nią spojrzał i paluchem zaczął jej grozić. No i widać, że zadowolony z przybiegu tej całej spowiedzi, no to on też za bardzo nie jest. Coś tam nie tak jest. Jakiś przepał. No i ja tak sobie myślę. Ja chłop u spowiedzi to 5, no góra może 6 minut, bo wracać musiałem, aby ten szalik całować, bo o tym zapomniałem. Dobrze, że sandałów nie każą jeszcze całować. No a ona coś tak nie za bardzo tam. Coś to za długo. Czas mija i ja się zaczynam zastanawiać, kim ta moja wybranka jest, skoro tak tam długo klęczy. I tak się czarnemu tłumaczy. No nie ma bata, ale grzesznica to ona musi być. I to jakaś konkretna grzesznica. Komunię zaraz mają dawać, bo ksiądz już ten złoty kredens na ołtarzu otwiera, a ona tam klęczy. Klęczy! No i wreszcie ją puścił. Ale zadowolony z tej wizyty, no to on coś nie był. Chyba miał dosyć, bo szalik na szyi sobie zawiesił i budę z hukiem zamknął. Moja pani po tej wizycie w konfesjonale to miała taką minę, jakby wszyscy jej w rodzinie poumierali. Lub przynajmniej dostali sraczki w gościach podczas awarii jednego tam kibla. To jednak nie było ważne. Ważne było, że na komunię zdążyliśmy. Po wyjściu z kościoła moja dalej taka, jakby jej ktoś z kanapki szynkę buchnął lub puścił paria w garnek z bigosem. Pytam, o co chodzi? Co ty taka zdołowana? Co tam w tym konfesjonale zaszło, że tak ją ta wizyta sponiewierała? I co się okazało? No co? A okazało się, że wielebny zadał jej to samo pytanie, co i mnie, czyli czy współżyła cieleśnie przed ślubem z mężczyzną. No i ona durna do tego współżycia się przyznała. A on? A ile razy współżyłaś? A moja? A nie pamiętam. No i szajby dostał. Komu jak komu? Księdzu się przyznała. Ginekologowi? No to ja jeszcze rozumiem. Księdzu? A co konia obchodzi, że wojnica w trampkach chodzi? No i zaczęła się wtedy jazda w tym konfesjonale. Zrugał ją tam jak burą sukę. Mało tego, zapytał, czy ten, co to był przed nią, to aby nie jest jej narzeczony. No i ona to potwierdziła. I to było powodem, że się prawie święty dziadek zagotował. To dlatego otworzył te swoje drzwiści w tym swoim kiosku, aby jej się dobrze przyjrzeć i paluchem grozić. Stwierdził, że gdyby nie tajemnica spowiedzi, to by jej ślubu nie dał, ale... Mnie to ma do końca życia szanować, gdyż wielkiej wiary Syn Boży jestem. No pojechał po bandzie równo. No prawie kandydatem na apostoła mnie w jej oczach zrobił. Dowalił jej taką pokutę, że odmówić 100 metrów różańca to by było chyba łatwiej niż tą całą pokutę. Wszystkie możliwe litanie miała klepać za karę co niedzielę przez miesiąc cały. Moja po odejściu od konfesjonału to była tą karą nawet i mocno zdziwiona. Nie wiedziała tylko dlaczego. Tak z grubej rury dowalił, ale to tylko do czasu uświadomienia przeze mnie w czym rzecz. Że ja to do czegoś takiego jak figle cielesne to się wcale nie przyznałem. A nawet gdyby teraz i do niego poszła, no to przecież wielebny reklamacji chyba już nie przyjmie. Zastukane po spowiedzi w ścianę w kiosku było, czyli pozamiatane zespół. No nie powiem, w drodze do chałupy to ona coś za bardzo rozmowna nie była. Analizowała wszystko całą drogę. Może doszła do tych samych wniosków, co ja. Po dojściu do chałupy, wypiciu garnucha na rozluźnienie i na zgodę stwierdziła swój błąd. Gnębiło ją tylko, czy aby w oczach księdza to nie stała się rasową dziwką, ale... No po cholerę się do wszystkiego przyznawała. Po cholerę. W końcu przyznała mi rację, że od kościoła to lepiej jak najdalej się trzymać. O tym, że sam Bóg podgląda nas, jak się pukamy, to już jej nawet nie mówiłem. Nie chciałem człowieka dołować. I tak miała stresa konkretnego. A jaki był finał? A finał cudowny był. Ten, co nas spowiadał, to i dawał nam ślub. Jałobuz nie z tej ziemi, a na ślubie to on tak o mnie ładnie mówił,
że tylko patrzeć, aby mnie tam jeszcze i za życia beatyfikowali. Mamę ze łzami w oczach to taka duma rozpierała z syna, jakbym był nominowany do przedpokojowej nagrody Nobla lub jakiegoś tam kościelnego Oscara. Mój kumpel Andrzej podejrzewał mnie nawet, że mam jakieś układy u samego biskupa. Poza tym, to Andrzej przed samą mszą zatargał kościelnemu litra wody, aby ten na organach nam Mendelsona elegancko zapodał. Bo kościelny papiery muzyczne na organy kościołowe to posiadał. Ze śpiewem, no to już było u niego gorzej, bo czasami, jak na obroty podczas śpiewania wchodził, to tak jakby go piła łańcuchowa za jaja złapała. Zapowiedziane miał, aby lepiej nam nic tam nie śpiewał i nie kombinował. Chyba jednak tej gorzały sobie ostro walnął lub może na głodniaka łyknął, bo Mendelsona to gwałtownie przerwał i chyba się z tego swojego taboreta tam zjebał, bo rumor to w całym kościele słychać było. No i już więcej nie zagrał. Taka była jazda na ślubie. A wesele? No, pod koniec wesela to już taki był bajzel, taka jazda, że brakowało nam tylko jeszcze szczerbatej kurwy i tańczącego na stole w cylindrze pingwina. Taka była impreza. A nazajutrz, do południa, to byłem w śpiączce farmakologicznej. Wszystkiemu chyba był winny tort Andrzeja narzeczonej, bo tak go Jolasia nasączyła spirytusem, że trzeba było go zagryzać kiszonymi ogórkami. No i tak sobie, już od 30, prawie 8 lat żyjemy bez wielebnych w naszym otoczeniu. Czy przebaczyć i zapomnieć te wszystkie numery kościołowe? Ani to ja nie jestem Jezusem, aby to uczynić i przebaczyć, ani nie mam Alzheimera, aby zapomnieć. No i jak nam bez kościoła jest? Jak nam się żyje? A bardzo dobrze nam jest i bardzo dobrze się żyje. Chociaż obecnie po wejściu na wagę wyświetla się napis wchodzić pojedynczo, to jak na razie jeszcze w seksie, to nie podpieram się językiem. I tego wszystkim z serducha całego życzę. Oto słowo moje. Koniec sezonu pierwszego. Będzie sezon drugi. W kamaszach.